Dzisiaj nagrywamy opuszczony szpital w Zabrzu. To ci będzie potrzebne? Wszystko jest potrzebne. Budynek już miał być podobno w trakcie do zbiórki, ale jeszcze udało nam się trafić, póki tutaj nic nie robią. Już i tak część budynku już pomału rozbierają, bo już ram okiennych nie ma wcale. To wchodzimy tu, nie? Może tak z brzegu. Albo nie, tu nie chyba. Czy masz kamerę? Uważaj się, bo tu jest trochę tak. Dobra, idziemy. Mamy takie lampy. No a tu już nieźle porozwalone. Jeszcze nie. Się kominiara przydaje. O, tu duże pomieszczenie. Wydawanie potraw tu było. Tam chyba jest jakaś łazienka, coś. No. Takie sektory, nie? Tam będziemy iść jeszcze. No. Tutaj co było? Tu jakieś toalety chyba. Jeszcze dozowniki nawet są na mydło albo na te płyny dezynfekujące. Idziemy dalej. Ale te korytarze tak jak trochę w tym hotelu w Mysłowicach, co nie? No tak trochę, no. No. O, tu była winda. Ty lepiej tu nie wchodzi, nie? Tu był cały szyb windy ogólnie. Czekaj. Nie, bo to jest zabezpieczone to jeszcze. Moim zdaniem tam lepiej nie wchodzić. No nie, tam jest. O, ty ktoś strzelał do tego, widać. No, ale to w paru miejscach tutaj będzie. No. Fajne drzwi. A, tu są te sektory. Powiem tak. To było lepsze wejście. No to już wiemy, gdzie wyjść, no. Tutaj, aż tutaj farba odchodzi już.
Tutaj jakąś skrzynkę mamy. Otworzysz to tam? No. A, tu po prostu rury szły. Są tam jakieś rury. Ui! A tak z ciekawostek, to ten szpital został opuszczony w 2005 roku. Już dalej on nie działał. Na 2005 roku zakończył on swoją działalność. I potem zaczął popadać w ruinę już niestety. Był to szpital górniczy, z tego co się dowiedziałem. Środki odkażające i dezynfekcyjne. Dobra. Ale ten budynek zajmie co najmniej 2-3 godziny. No. Jeszcze te małe budynki? Czekaj, stąd myśmy przyszli, nie? No, tu mamy tą klatkę schodową. O, a tu mamy taki środek tego budynku. No. No i tu ta winda właśnie jest. Jeszcze jakiś czas temu to było całe u góry, a teraz już widzę, że to na dół spadło. No, pewnie tak. Tu jeszcze umywalkę mamy. Ty tam ktoś idzie tam. Dobra, to chodź, chodź z tego okna. Żeby się tak nie pokazywać w tych oknach, bo... Tam sypał. No. Idziemy tam, nie? Najlepiej. Czy da się to otworzyć? Właśnie, chyba już nie. Ale tu się da. Kibelek. Tu lepiej tak blisko tych okien nie podchodzić, bo tutaj blisko ulicy to... No tutaj fajne kafelki jeszcze były nawet. To były te lampy UV chyba. To
Te co tu masz? Te. To były te UV chyba lampy. No, to jest to samo. No, to są te UV. Stąd najpierw. No. Sony to chyba jakaś recepcja, nie? No, możliwe. Ty weź na tu poświeć. Nabór do gimnazjum chyba. A to w miarę świeże takie jeszcze wygląda. No. A z którego to jest? Dużo od tego jest. Właśnie nie wiem, bo jest tylko napisana ten data. A nie ma roku chyba. Nie pisze. No, ty Seweryn? No. Patrz. Jest butelka wody stary i to taka świeża w miarę. No, w miarę świeża, a ty tu dawaj. Ty, ale patrz to, tu pełno tych lamp jeszcze jest. No. Dziwne, że tych lamp nikt sobie nie wziął, bo tu już jest tak rozkradzione. A dziwne, że te lampy jeszcze zostały. Jakieś szafeczki mieliśmy? No. To widać, że to było, jak to powiedzieć, sala. Dla chorych. No bo to było jeszcze to. No. Zdziwiłbym się, jakby to świeciło. Tu taki sam pokój. Ale na ostatnim urbexie w tym hotelu, nie? No. To pamiętam tego Menela. No pamiętam. Ale to był taki... Tak... Nieszkodliwy. No. Ty w sumie te pokoje to wszystkie tak samo ale wyglądają. Ale tylko podnosiło papierosa, nie? No. Tu już grzejniki ukradnięte. Już wszyscy ukradli. No. Co się dało wynieść, to wszyscy wynieśli. Tam trzeba iść. No. Trzeba, trzeba. A tu jakimś innym języku na drzwiach coś napisane. Nie wiem, czy to po niemiecku? Właśnie nie wiem. Piszcie w komentarzach. No, jak wiecie, to piszcie w komentarzach, ale wydaje mi się, że po niemiecku. I co się tak wydaje? Jak ktoś wie, to piszcie, co to znaczy. Czekaj, ale bardzo ładnie. No wiem. Co? Tu jest taki rudy z paplami się zrobi. Zobacz. Aha, bo tu patrz, tu masz nawet napisane. Poświeć tu. Tutaj coś. Coś. Woleczek na los. Z rozdzielnikami. No to coś z rozdzielnikami było. No. Czekajcie, jest data? 98 rok. No. O kurde, to już mega dawno. Ale to mogło być, że ten szpital jeszcze był podczas wojny, nie? Bo tam jak coś po niemiecku było. No tak, tak, no. Bym mógł być niemiecki szpital. Jeszcze 7 lat przed zamknięciem tego szpitala. No. W 2005 zamknięty. No. Instrukcja BHP dla pracowników. Dobra, idziemy. Jakieś wagony? Co to jest? Nie wiem. Nie wiem, co to może być. Trzymaj.
Czemu sobie drugiej rękawiczki nie założysz? Bo nie chcę ogólnie. No, patrz jak elegancko. To się dźwigało, ale od drugiej strony. Jest za bardzo. Czekaj. Bo tam masz takie, widzisz, tam się łapało. O! Nie, jestem zablokowany. No, chyba tak. Czekaj, stój. Najpierw. Dobra. O, tam Pawła widać w oddali. Siema, Paweł! O, witam pana serdecznie. Witam pana. Witam. Witam serdecznie. Nagrywamy vloga. Pozdrawiam fanów. Tu też elegancki włącznik. I tu jeszcze fajne te przeszklone takie są. To takie kafelki. A sam to są obstrajowane. Nic ciekawego nie ma. Ta winda jednak u góry. Tak, to. No. Ale tu nie ma co wchodzić, bo nie wiadomo jak to się trzyma. To już awaryjne zabezpieczenie jeszcze, nie? Żeby to się tak trzymało. Widzisz, tam już masz nawet podłogę dziurawą. No. Tam już nie ma co wchodzić. Jest wysoko. No, wysoko jest. A to jeszcze stary, nie jest ostatnie piętro. Ty, same drzwi się otwierają. Ale creepy. No. Czyli trzeba tą aplikację to sprawdzić. Ty, no właśnie, odpalaj. To będzie ciekawe. Wstrzymaj. Village. Pawła tutaj widać, Seweryn. No. Widoczki eleganckie. Z ostatniego piętra będzie najlepiej. Dobra, odpalam. Dobra. Co odpalić? Power, nie? No. Void, czy... Daj na power może. Dobra. Ja też tego jeszcze nigdy nie ten... To zawsze Paweł obsługiwał. Testujemy widzowie właśnie aplikację Rondonautica. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Kurwa, to jest. Nie chcę ci wyszukać? No. Jeszcze raz. O, wyszukało na tą lokalizację. Tylko zmniejszę no na przykład 1 km. Uwaga, generuje się. Czekaj, gdzie my jesteśmy? O kurde. Blisko. No. A to jest na obiekcie i power tego... Moc niecałe 4,5. No. O kurwa. A to jest gdzieś tutaj na terenie? 50 metrów od nas. O kurde. A to jest gdzieś tam przy cmentarzu widzę. No. Trzeba tam iść. Zapiszę. To na koniec, nie? No. A w międzyczasie możesz szukać czegoś na obiekcie tego szpitala, tu nie ma. Dobra, to idziemy dalej. Ja coś tu szukam, nie?
Dobra. Znalazłem kolejny, nie? I jest 61 metrów od nas. O, to możesz to zapisywać, te lokalizacje. No, zapisuję właśnie. O, czy też jakiś, jakaś duża sala była? Kolejny jest. Jest 70 metrów od nas. O. Ale zapisałem. Tutaj. No. Tutaj chociaż jeszcze ramy okienne zostały. Bo tam już w większości to wszystko powyrywane. Dobra, idziemy dalej. Tutaj takie coś mamy. Jeszcze mam takie coś, że jest obok tej stacji Orlen, co żeśmy przyjeżdżali. Tu jest stacja Orlen, a to jest ten punkt, nie? O. Za autostradą. O. To już zapisałem. Kurde, fajnie jakby to coś na obiekcie tego było, nie? No. Ja się kurde muszę... Proszę to wypikać. Jestem ciekawy, gdzie te lampy operacyjne są. Mam nadzieję, że jeszcze są w ogóle, bo to była taka największa rzecz, która tutaj się jeszcze zachowała. Blok operacyjny. Ej, Jakub. Co? Mamy towarzystwo. Gdzie? Więc jakaś inna ekipa. Ale urbexowa. No, chyba ja. Mam nadzieję, że żadni nie ten. Mamy chyba towarzystwo. Też jakaś ekipa tu przyszła zwiedzać. Możliwe, że się tutaj z nimi gdzieś miniemy jeszcze. Ale tak naprawdę to ten dzień, w którym dzisiaj tutaj to zwiedzamy, to jest taki chyba jeden z ostatnich dni, bo za dwa dni nawet to tego już tu może nie być, bo już częściowo to zaczęli chyba wydłużać. Więc już może tego nie być za chwilę. A te sznury do czego? Nie mam pojęcia. Chłopie. A tam myśmy szli czy nie? Tam jest inne. Jedziemy? No, chodź. Daj lampę. No masz. Patrz to. O kurde. Ty, to tu też sznury szły. Tak. No. Ciekawe. No bo tam jakaś ekipa przyszła też. Tam 4-5 osób. Chyba będą zwiedzać też. Może się z nimi miniemy. Ale myśleliśmy, że to już ktoś, kto by nas chciał wywalić stąd, ale chyba nie. No, ja też tak myślałem, bo tam były słychać głosy. No tu jeszcze się toaleta cała zachowała, Seweryn. Co? No patrz. O kurwa, idziemy tam nosem. Na bogato. W każdej sali, praktycznie takie szafki mamy. A tutaj już liście, czy nie? Tak? Tylko pokoje. No wszędzie tak samo, nie? W sumie. Ty nie, z Sewedem myśmy tu byli przecież, bo to jest... Ale nie, to jest piętro wyżej. Na pewno. No, przecież wchodziliśmy piętro wyżej. No, to jest piętro wyżej, bo przecież... Aha, bo tam no, były te ulotki. Rekrutacja, nie? No, no tu jest taki, się wydaje, ciekawy pokój. Ale każdego z osobna nie ma co zwiedzać, bo tu w sumie no, większość wygląda podobnie, nie? No, co jest, Pablo? No. Tutaj mieliśmy rozdzielnię elektryczną. Ale jeszcze raz, bo nie słyszałem. Cicho, cicho. Ty, tu słychać jakby gdzieś prąd był. Okej. Okay.
Dobra. Jest Severin. Słyszysz to? No i jak... A jakbyśmy weszli na dach, bo coś mówili, że... Jak ten... Fyrwę? Co? Nie możemy wchodzić na dach, bo tam są jakieś czujki. No bo tam są te nadajniki. A kto ci tak powiedział? No nie, Paweł mówi. No Paweł mówi teraz. No bo mi tu gość przyszedł jakoś 3 lat, nie? Jakiś gość przyszedł? Ja. Ten co tu wycinają. Aha, ale nie powiedzieli, że mamy stąd iść albo coś? Nie, tylko żebyśmy nie wychodzili na dach. No, ale tam się nawet nie da, bo tam jest zamknięte. No, to dobra. No, dobra, to, no, to dzięki. No, nada. No, cześć. No, ja też. Ale kurde, ale na ostatnie piętro można? No, można. Chyba tak, nie? No, na dach nawet byśmy nie weszli, bo tam zamknięte jest. Ja już tak to posprawdzałem, stary, że już wszystko wiem. Co, idziemy do góry, nie? No. Co? Takie było urządzenie. Te lampy? Tak, te lampy. No właśnie, gdzieś tu na którymś piętrze, ale nie wiem gdzie. No tak, to w tym. Znaczy mam nadzieję, że to jeszcze jest, nie? Bo tego już może nie być. No ale kiedyś były, bo tu były ogólnie 3 takie lampy. No trzeba patrzeć, bo to jest chyba najlepsze, co się tu zachowało ogólnie. Ja mogę to już wziąć w sumie. Poczekaj, idę. Gdzie ty jesteś? Ty, kopie. Co? Zobacz, nagraj to. Co tam jest? A co pisze na tym drzwiach? No blok operacyjny. Ja tam wcześniej też widziałem. Tylko to tam było w toalecie, taka jakby szyba wsadzona z tym napisem. Tutaj gdzieś powinno być. Ty, Severin? Chodź na chwilę. Ja się tak zastanawiam, czy ona nie była tu czasem, bo widzisz, że to taki... No, to tu było. No ja nie wiem właśnie, kurde. Oni to wzięli stąd. Kurde, ale 3 powinny być, jeszcze gdzieś 2 by musiały być w takim razie. Ale to wzięli, to na pewno musiało być. Widzisz, jaka dziura? No widzę, no. Kurde, trzeba szukać, może znajdziemy jeszcze chociaż jedną. Nie, ale no, bo to... oni to pozabierali, no to... No chyba, że wiesz, może po prostu ktoś jedną ukradł na przykład, nie? Też tak mogło być. Poświeć tu. Kurde, jakie to są przejścia. No. Mi się podobało, że jakbym był w szpitalu siedział, nie? No, bez kitu. Więc jest taki inny klimat w ogóle. Paweł, zabnuj to. Please. Jakie napisy. Lepiej patrz tu, Severin. Co? O nie! Czekaj. Idzie to tam na dół. No. No. Dobrze, że mi tam kamera nie wpadła. No, albo lampy. Tu, bo tu jest duża sala. Nie wiem, czy tutaj te lampy. Też zajmali. Kurde, no ja nie wiem. Mi się kojarzy, że one były właśnie gdzieś tutaj, no ale... No też wzięli. Kurde, no. Jakub, tu też nie ma. Ja. No, miejmy nadzieję, że one gdzieś jeszcze indziej może będą, no ale ja nie wiem. Na stację. A to i czy tu w nocy przyjechać? No.
Kurde, te lampy to tutaj największą atrakcją były, nie? No. Zobacz tu, bo tu jest jakiś ciekawy pokój czarny. No. Jak to się trzyma, człowieku? Zobacz. No, ale tak ledwo, ledwo chyba. Nie, ja... My tu, już mamy piękne widoki, proszę państwa. Zobacz, tu. Jakieś czarne pomieszczenie dla tych depresji. Ty, a my już jesteśmy na ostatnim piętrze, Seweryn. To tu gdzieś to wejście na dach musi być. Ty, a to się może paliło? Nie, to taka farba była po prostu. No to nie, bo patrz, bo tam ta farba odchodzi. Nie, to farba. A tak, co to było? Coś przygotowawczy na pewno. Przygotowawczy, no. Coś przygotowawczy, ale co? Może... Może... Ta, to będzie, wiesz co? Pokój. To będzie pokój przygotowawczy. Ta, pokój. No. Pokój przygotowawczy. O, tutaj jeszcze jakieś szafy nawet są. No. Ty, ale to jest mały dziecko. Bo tam patrz. Tam trawę widać. Tam. No tak, no. To blisko siebie po prostu zobaczmy. No faktycznie szczelina jest. No to by pewnie było potem takie jakby w jedno połączone, nie? Wiesz jak... No, bo patrz, tu są takie deski. Tu, tam. Tu. No, no. I to było tak w jeden połączone. Mhm. Tylko tam już odeszły po prostu te deski. No. Tu, no. Tu co mieliśmy? Asystenci. Czekaj, co pokój jest? Asystentów. Umywalca. Ta, to jeszcze nawet szyba jest w oknie. Tutaj WC dla personelu było. Tu jakiś pokój konsultacyjny. Tutaj ordynator. Tu też jakieś meble się jeszcze zachowały. Ordynatora nie da się być. Ale bardzo mnie dziwi, że tutaj te lampy jeszcze się zachowały, nie? No. Że jeszcze ich nikt nie ukradł. Gniazdko tu mamy nawet. Ale patrz. No tu już tak odchodzą te płytki. No ale tu już jest wysoko. Jeszcze te nadajniki na dachu nawet to widać stąd. Widzisz to? No. Trzeba będzie jeszcze tak obejść ten budynek, nie? Wiesz jak z przodu. No. Zobaczyć tam z przodu, bo z przodu to było główne wejście do tego. Jestem ciekawy, jak to właśnie od przodu tam wyglądało. Ta, a tu co, jakieś takie inne drzwi niż wszędzie? Jakieś krótkie. Jakieś opancerzone, człowieku. Po piętrze niżej. No. Oj, tutaj też ta lampa. UV. No. Tutaj też. Chyba też. No patrz tam.
Jakieś przyciski jeszcze? Ja pamiętam to na dolnym sobie pisałem na... Chyba to się nazywało przejść obcy, nie? O stary. Ty, jakie tu kafelki są, człowieku, jeszcze. Ty, wygląda jakby nowo położone, nie? No, bez kitu. No to akurat wygląda. Jeszcze dziura w suficie. Ale to się sypie. No. Wszystko się sypie. Nie. Ja nie mogę. Tutaj na łazienkę z kafelkami. A to takie zielone są. Czyli trochę inaczej wygląda. A to jest klatka schodowa z powrócami. Ty, to idziemy tam jeszcze wyżej. No. Bo tam będzie gdzieś te poddasze już. Ty, ale rozglądaj się tam Seweryn, czy tam gdzieś jakichś tych czujek faktycznie nie ma. No. Bo ja nie wiem, czy one są tam na samej górze, czy na tym poddaszu, czy gdzie. No. Tak. Grzejniki już wszystkie ukradli. I tu był główny wjazd właśnie do tego szpitala. A tu jest to, znaczy do internetu chyba. Tam nie, mamy restaurację. Tu, patrz. Złączona do internetu. No. To pewno, tu był laptop. Ej, patrz, to jest jakaś inna ta wtyczka. Ty, no. Taka masz, jakby ze styk. Masz taki sprzęt był podpięty może. Inny. No. A to jest ta klasyczna. No. Dobra, chodź, idziemy. Chodźcie tam wygrywamy. To ja bym jeszcze, wiesz co, sprawdził? Czekaj. A tu mamy inną klatkę sodową, bo tamta, co myśmy nią wchodzili, to była inna, a tu jest jakaś druga jeszcze. Tutaj jeszcze mamy drzwi takie fajnie skórą pokryte. Tu też jeszcze lampa została. Ale tu jesteśmy na wewnętrznie, bo to jest zobaczyć. No tak, dlatego się w tych oknach tak lepiej nie pokazywać. No. Za często i za długo. To co, idziemy do góry, nie? No. Chodźcie, jeszcze się bierze. Tylko zwróćcie uwagę, czy są gdzieś czujki, nie? Bo on coś tam gadał, że mają być, nie? Nie wiesz, że będziemy uciekać. Ale jak to wydaje jakieś dźwięk, to o, no właśnie. Ty, patrz to. Ty, jest dach. O, stary. Ty, ale to było zamknięte jeszcze ostatnio. Tu jest dach. Ty, jest wejście na dach. No to nie. Nie idziemy. Ale daj nam. Tylko na schodach. No nagrać, nie? No nagrać. Na czujki jakieś. Ty, patrz, że weź zadzwoń do Pawła się upewnić. Weź to tam nagraj, jak już tam stoisz. Dobra, tu jest wejście na dach, ale ja tylko muszę tak nagrać, bo tu są czujniki. O. A czujniki są przez to, że tam stoją właśnie te nadajniki na dachu. No. Tak tu by można było fajnie wejść i fajne widoki by były, ale ty. Nie warto, bo... Aha. Kurde, ale ja ostatnio, stary, oglądałem naprawdę jakiś film jeszcze z tego. Najnowszy i tam było normalnie zamknięte wejście na dach. A teraz zwiedzamy opuszczone budynki obok tego szpitala. Tutaj gdzieś też powinno być prosektorium. Tutaj jakieś takie kanały mamy.
Ty idź pierwszy z tym światłem może. Tu nawet piasek jest taki typ. No, tu chyba się olej wylał czy coś. No. Chodź tam. Dobra, to idź. No idź, idź. Ty! Co? A myślałem tylko pełne. Dobra, to chodź tu, nie? No. Tu mogę. No. Ale tu chyba nic nie ma ciekawego. Co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wygląda jak jakieś... Ty uważaj, bo tu studnia jest. Ty, tu jest zamknięte. Ty, ale patrz. Ty, nie wydaje się to podejrzane. Patrz, tu jest włącznik, a tu idzie kabel. Przez drzwi. Ty, nie wiem, czy to naciskać. Ty, ale podejrzane, nie? O, patrz, tu masz tak zagipsowane. Ty, no. Ciekawe, nie? No, się da tam wejść. Ty, ale ci powiem, teraz jestem w szoku, bo to jest jak na razie pierwszy budynek, który jest zamknięty tutaj. Ty, zobaczymy, może przez okna coś tam będzie widać. Ty, ale tu filany są nawet, człowieku. Zamieszkane. No nie, ale przecież to by było otwarte wtedy w takim razie. Weź tam tak przystaw tą lampę do szyby, może coś będzie widać. Jakieś meble, ty, pełno mebli. Nie wiem, co to było. Może od drugiej strony się da. No tak, bo tam też jakieś wejście było. No może się będzie dało. Ty, kurde, nie podoba mi się to, że tu auto jedzie. I też nie. Tam też jest zamknięte, tam nie wejdziemy. Dobra, chodź tam do Pawła na razie, bo jestem ciekawy, gdzie to auto jedzie. Bo coś mi się nie podoba to. Ale to usługi transportowe było napisane, widziałeś? No. Co tu usługi transportowe robią? Może coś wywożą. No, ale tam nie ma żadnego dojazdu chyba. No chyba, że tam jest jakiś wyjazd na inną drogę. Tu jest wejście. Mam nadzieję, że nam w rowery nie wjechał. O, ty właśnie, dawaj tu przecież. Dawaj, najpierw tam zobaczymy. No dobra. To ja przytnę. Teraz będziemy wchodzić do tego budynku. Znaleźliśmy tutaj wejście z tej strony właśnie. Bo tam z tyłu się nie dało za bardzo wejść. Więc wejdziemy sobie tutaj. Idź pierwszy z tymi lampami. No, to tu jakaś piwnica nawet? O kurde. Ale to też było zabezpieczone, stary. Szkło jest? No. To weź, stary, uważaj, nie? Ale nie tak dużo. Nie tak dużo jak tam, nie? Tu będzie to, właśnie, to jest septosektorium, o którym mówiłem. To jest właśnie to. Ten cały stół. Ale się aż dziwnie stoję, się dziwnie czuję, jak tutaj stoję, nie? No. Tak creepy, nie? No. Jakby tu tak leżeć kiedyś. No. Kiedyś może będziesz. Ale nie już tu. Tu miałeś ten cały odpływ, co nie? No. A co to robi? No tu miałeś sekcję zwłok przeprowadzane. Ale coś rozcinali? Co? Rozcinali? No możliwe też, no. Że
tu krew leciała. No, że tu miałeś te odpływy takie i tu to spływało, nie? Jakby. A chodź się tam wrócimy, to ci coś jeszcze pokażę. To nie wiem, a nie, to nie tu. Ale to nie. Nie wiem, czy to nie była taka lodówka, wiesz jak? No, jak, ciała, nie? Jak przy, no właśnie jak przechowują, nie? Bo to tak wygląda, nie? Tu masz takie drzwi, te, nie? No. I to jeszcze okafelkowane w środku, tym bardziej, nie? No, takie. To musiałaby lodówka. Mhm. To chodź, najpierw pójdziemy tu od boku zobaczyć. Ma dziwny zapach. Mhm. O stary, tu jeszcze jest to. Właśnie nie wiem, czy to jest też taki jakby stół. Może tu jakieś te. Ty, to może być jakaś ta. Że. Tu kładli po prostu te ciała, nie może? Na przykład na jakieś pożegnania, czy. No, możliwe. Jakieś pogrzeby, nie? No. A tu masz to wejście, co byśmy chcieli lampy, wejść. No. No. Ty, ale patrz, lampy jest, wszystko jest. No, wszystko jest, tak. Dobra, chodź tu. Nie, tam jest to wejście, co było zamknięte z takiej strony. Poczekaj. To tu pełno takich części plastikowych leży, widzisz to? No. Podejrzewam, że to jest... Z jakiejś lampy to tam no, będzie? No, tu jest gwint. No, chyba z lampy. To jest pełno lampy, chodź jej... To pełno gwintów, to są same gwinty, stare. No. Co tu tyle gwintów robi? Ale tu śmierć taki... Chodź. Już wiesz czemu. Słuchaj do kabli. Bo oni to rozbierali wszystko. Aha, no chyba. Możliwe. Wiesz, to moja żona. Ty stary, tam na lewo jak zobaczysz. Tam, tam, nie? Tam jest tak ciemno na lewo. Weź tam poświeć, nie? W te drzwi. Nie ma pęczniczek. Kibel. No, a tylko. No dobra. To widzieliśmy stąd. No, tu te meble były, co nie? A żywiec. A to się jeszcze widzisz. To jeszcze jest. Tego jeszcze nikt nie ukradł, ani nic nie rozwali. Bo nie ma jak wyciągnąć. A tu ten sufit już taki. Widzisz, sufit taki zaniedbany, a lampa wisi. Elegancko. Kolejny mebel. Tu bardziej taki zaniedbany. No. Bardziej tego mamy sufit, nie? Co to? Coś tak spadło. Ty, tu woda kapie, stary, zda. Ty widzisz, jakie to jest mokre ten sufit cały? No. No ja się tak zdziwiłem, co tu tak kapło na tą podłogę. A tu wszędzie ten dach przecieka, ty. Jeszcze gazety tu są. Czekaj. Ale to, patrz, to ta gazeta była niedawno, bo Polski Ład przecież. No. Było w zeszłym roku chyba. No. Ale możliwe, że wiesz, kto tu siedział, ten ochroniarz, bo to do 2021 roku było chronione wszystko. 2021? No. To w sumie dopiero jest rok bez ochrony, nie? No, ale to jest możliwe, było... bo to weszło jakoś w zeszłym roku. No. A póki tu był ochroniarz stary, to było w mega dobrym stanie jeszcze. A jak tu już ochroniarza nie ma, to... Który to rok? Centrum. Kurde, nie widać jaki rok tego kalendarza. Nie ma napisane. Dobra, mniejsza z tym. Nie piszę. Ale z tego co mi się wydawało, to ochroniarz nie siedział tu w tych budynkach bocznych, tylko w tym szpitalu. Tam w środku tego. Ale burdy. Ale parę. O kurde, ty. Tu te, takie, co to są, jakieś kominy? No, taka, ty, to wentylacja. To nam wychodziło na dół. Aha, no możliwe. No. A się jeszcze to zachowało, widzisz? Można to odsypować od kamieni na złom.
Dobra, chodź dalej. Chodź tam naprzeciwko. Tu? Tu. A tu jeszcze coś jest. Papa. O, jakie fajne drzwi. Chcesz takie do pokoju? O cholera. Ty, tutaj auto chyba wraca. Pa, jechało tam. Widziałem to tamte auto w oknie. Ale kurde, gdzie te auto tam jechało? Ty, prysznic. Ty, lodówka. No. Tam są kibelki, to... Tu myśmy jeszcze nie byli? Ale nie, tu jest to wyjście. Aha, bo tu jest to, no. To była skrzynka. No. Ty. To jest? Jakieś skrzynka. Nie wiem. Jakieś skrzynka. Dwa tu takie są. Dobra, chodź tu jeszcze. To stąd myśmy przyszli, co nie? Tak. No to już wszystko myśmy zobaczyli. Tutaj już wszystko. No ale to jednak... Creepy, nie? Ciary przechodzą, jak się to widzi. Może to będą... Możesz foty porobić. Co? Foty możesz porobić. Nie chcę mi złapać lokalizacji. Tu się nie dziwię w sumie, że nie chcę. Z drugiej strony. Dobra, no to jak nie chcę, to trudno. Dobra. Chodź tam do Pawła. Tak, ja tylko zrobię fotę, nie? Dobra. Tam chyba akurat trwa rozbiórka. Już wynoszą jakieś fragmenty tego płotu. Widzę to, co tam było na zewnątrz. Ogrodzony był ten budynek, to były fragmenty tego właśnie płotu całego. Dobra, to teraz idziemy oglądać ten ostatni bądź przedostatni budynek. Za chwilę właśnie do niego będziemy tutaj wchodzić. Gdzie? Tu. Tu? O kurde, to przez taką piwnicę chyba. Tu są balony, ty. Niebieskie i białe, ty. Co tu tyle balonów robi? Że ktoś tu urodziny robił, człowieku. Nieupoważniony wstęp zbroniony. Ciekawe. Tu też. O, tu mamy wejście eleganckie. Proszę bardzo. Uważaj, bo tu szkło jest. Pójdzie z tymi lampami, nie? Pierwszy. No możemy, no. Ty, a co tu za komin jakiś? Ty, ale ja tutaj właściwie to ja nie wiem, co tu było, stary, bo tego na YouTubie nawet nikt nie nagrał. To będziemy pierwsi. No człowieku, serio, bo... Ja już parę filmów oglądałem z tego miejsca. Ale to takie dziwne, nie? Trochę. No. Co to jest w ogóle? Ty może tu kąpali te. Nie wiem, lepiej nie myśleć, stary, bo... No, okej. Tak. Ile są dzwony. No. Ale dziwnie to wygląda, ci powiem. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. No. Nie mam pojęcia, co to może być. Jak ktoś wie, to możecie pisać w komentarzach. Nawet jakieś druty jeszcze wiszą. No. Masakra.
serio, nie wiem co tu może być. Tu były drzwi, ale już ktoś je tak pokonał. Nie, bo tu był kibel, nie? Te drzwi to się chyba spaliły od tego, mi się wydaje. Ty. Ale co tu było, ty? Tu aż już mech rośnie nawet, człowieku. No, mogę pod ziemię. Ty, ale... Nie, no to jest mega dziwne. Dziury w dachu. To może tam kiedyś jakby taki szklany dach był, że tam było szkło jakby na tym. No. I to nie było w ogóle oświetlenia, tylko było naturalne oświetlenie. No, bo to tak dziwnie trochę. No. Nie wiem, nie mam pojęcia, taki budynek inny niż wszystkie w sumie. Dziwne, dziwne. Dziwne. To bardzo mocno. Tam jest zejście do piwnicy, stary. Wchodzimy? No, jak mamy lampy, to można w sumie. Piszcie. Albo nie piszcie. Lodówka. Lodówka. No. Możemy sobie na spokojnie wyjść. No. To jest to wyjście, co myśmy patrzyli chyba. Ty, a to nie jest ten korytarz właśnie. Tak, to jest to. To jest to. To jest to, bo to idzie tam. To chodź się, przejdziemy tak wzdłuż tego. A potem do piwnicy, nie? No. To tu się kurzy spod butów, człowieku. Czekaj, to na razie lampę wyłączę, bo jest jedna kreska. No tu jakieś... To tu możliwe, że tu były magazyny, bo magazyn podręczny jest napisane. No, to tu możliwe, że jakieś magazyny były w tych pomieszczeniach. Dobra, idziemy. To najwyżej im poślemy tego linka, nie? No. Niech sobie zobaczą film. A co, że jak to Paweł zmontuje? No. No. Tam ciemno jest. No, ty, serio? Co tu jest? Nie wiem, ale tu jakieś mi się wydaje, że były i takie magazyny, i jakieś pokoje, nie wiem, takie. Nie wiem w sumie do końca, jak to nazwać. Tak szczerze mówiąc. Tu jakiś dół mamy, nie wiadomo co to było. Dziwne. Nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia. Uważaj, bo tu gwoździe są w tych drzwiach. No właśnie widzę. O, tu mieliśmy chyba komin jakiś. No. Prawdopodobnie tak. Tutaj nie wejdziemy chyba niestety, chyba że tam gdzieś dalej będzie wejście. O kurde, nie wiem czy tu ryzykować iść po tym szczycie. Nie. Wiesz czemu, bo oni tu chyba tam, akurat tam wybijali te szyby już. Tu lepiej nie ryzykować. A tu było wydawanie posiłków, ty, tu gdzie te drzwi są. Nie, tam nie ma co iść po tym szkole. Ale my byliśmy obok jakiegoś wydawania posiłków. Ale to tam było w tym budynku ze szpitala, nie? Ty, a tu zobacz. Dietetyczki. Pam. No, w sumie nic ciekawego. Mamy pokoje. A tu jeszcze mamy eleganckie drzwi też skórą pokryte, tak jak tam w tym szpitalu. Mamy go pokoje. Dobra. Dobra, idziemy dalej.
Dobra, tu nie ma co. Tu też łazienki mamy. No. O, ale tu jest, wiesz co tu jest? Tu jest ta dziura, ten jakby środek, co tam z naszego szpitala z okna było widać. No, fajnie to wygląda, jak się tu stoi. No. A tu jeszcze kiedyś właśnie tu, gdzie my teraz stoimy, to tutaj kiedyś coś stało, taki jakby, choćby nie wiem, kontener? Właśnie sam nie wiem, co to było, ale... Ciekawe, jak oni go tu wstawili, nie? No, ale stało tu taka jakby skrzynia taka ogromna tutaj stała. Właśnie nie wiem, co to było. I co to tu miało robić, to ja nie mam pojęcia, no ale... Nie wiem, co to miało tu na celu. No, fajne wyjście. No. Ty, Seweryn, chodź tu. No. Ty, jakieś kable. O kurde, co tu jest? Co? Jakieś dziwne korytarze, człowieku. Weź tu poświeć. Tu jakaś chyba taka była. Patrz, ile kabli. Tu ogólnie zasilanie było chyba wszystko z prądem związane. Ale kable jeszcze zostały. Tam się chyba od tamtej strony przejdzie. Tak? Nie opieraj się o ten parapet, bo na parapecie też się szkło. Chyba, że jak nie chcesz, to tam nie idziemy, no. Nie, tam kawałeczej nie. Poczekaj, tylko tam nagle, co tam jest. Nie? Nie. Dobra. Też już całe rozbalone wszystko. No. Co jest? Czekaj. Ludzie stworzyli potwory na własne podobieństwo. O kurde. Jaki napis, ty. Aż mi ciary przeszły. Ty, ale czekaj. Tu jest klatka sodowa? No. Ty, ale to już przecież jest ten... Myśmy przeszli do tego szpitala, ty. No. To się tak łączy. No to my tu byliśmy. No. Ty, to się tak łączy. My tu byliśmy. No. Bo ja widziałem to czarne. No. Tak, no przecież. To jest taki hol jakby. Może to była poczekalnia w tym szpitalu, ty. No nie. Bo to taki drugi korytarz. Tu były krzesła, nie? Tu. No. Tu na przykład. Możliwe. No pewnie tak, ci powiem. Tu były jakieś gabinety może takie po prostu? No. A tam w tamtą stronę był ten szpital cały. No. No. No to idziemy jeszcze. To dawaj tędy sobie idziemy, nie? Gdzie jeszcze do tej piwnicy. Aha, właśnie to też. Mieliśmy to sprawdzić, jak to w ogóle wygląda. Uważaj, żebyś się w łeb nie walnął. Właśnie, nie wiem teraz. A ten korytarz tam fajnie wygląda. Wiesz co mnie ciekawi, co jest za tymi drzwiami, że to jest takie zadeskowane. Lecz tam od góry. Właśnie kamerę tam wsadzę. Czekaj, czy mi tego kabla starczy? Kurde, muszę ją odpiąć z ładowania. O. Może coś tam będzie widać na filmie. No. Bo my tam niestety
własnymi oczami tego nie zobaczymy, bo całe drzwi zabite deskami są. Dobra. To idziemy dalej, proszę Państwa. Jeszcze nam została w tym budynku tylko piwnica do zobaczenia. No i to chyba będzie na tyle. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Będzie w tej piwnicy. No. Ty, jakie tu schody są stare. Uważaj na tych schodach, bo... No, lepiej się ściany. Poręczy nie ma. No. Trzeba uważać, kurde. Okay. No chyba nie, ale można tam zejść na dół, zobaczyć jak tam wygląda, nie? No. Ty, ale fajnie. Ale chłodno. Ty, uwaga, trutka tutaj jest napisane. Tu. Gdzie? Na tym, tym. Ale na bilę. Co? Chodź. Da się tam iść? Da się. Co tu jakieś takie... To po prostu taka wentylacja szła chyba. Albo co to jest? Chyba, nie? Tam jest jakieś pomieszczenie tam. No ale w zwykłych piwnicach też masz trutki, nie? W takich mieszkalnych blokach na przykład. No. To tu taka blacha jest jakby, kurde. No ale to też przecieka, widać, bo mokro jest. No. Chodź tu. Ty, ale się nie spodziewałem, że to będzie takie duże. Śmierdzi takimi. Tu był wywiew z kuchni, widzisz? No. Kuchnia, wywiew. Szóstka. Jezu, ja się przestraszyłem, że tam jest kamera, a tu jest żarówka, człowieku. Ja zawał miałem przed chwilą. No to tak wygląda. Jać się. Cicho. Ty może to do tego busa pakują. Jakieś dziwne dźwięki właśnie teraz myśmy słyszeli i nie wiemy co to. Ty Seweryn, przecież ta torba jest taka świeża, aż to nic. Czyli ta butelka, zobacz tam. No. Za chwilę. Oj, ile tam. Ty, ale dziwne. Ty no. Ale dziwne, że jeszcze nikt tego nie wziął, nie? No. A to nie są kable, to są takie paski jakby. A. Takie, to, no to nie będą kable. To ale dużo tego. To poświeć tu jeszcze. No i poświecimy tak do każdego pokoju i... No co, no piwnica jak piwnica, no. Nic ciekawego w sumie. Tutaj mamy to. Ale te wiadro, co to tam tak stoi? Nie? Tu żeś już to nagrał? No. Ale jeszcze raz możesz. Ta dziwne, co to są te takie betonowe kostki tu, nie? No. Czekaj, a tu jest, ty, tu jest coś napisane. Bezpieczeństwo pracy przy sprężarkach powietrznych, ty. Nawet nie wiem, co to jest.
To może coś z tą wentylacją jest związane. Możliwe. No. No to co, tak my już wszystko zwiedziliśmy. No. Dobra, to co, wychodzimy, nie? No. Tamtędy sobie pójdziemy. Chcesz sobie usiąść? Patrz, jakie eleganckie krzesełko. Ja chodź tam jeszcze zobaczyć, bo tam mi się wydawało, że tam coś... Ten. A nie, to chyba jest wejście na cmentarz, co nie tam? No, to wejście na cmentarz. No. Bo tak to już chyba, że dawaj się przyjdziemy jeszcze tu. Dobra. Może tak dookoła się to obejdziemy. No ale robi to wrażenie wszystko. Tu już mamy taką ogromną dziurę w ścianie. To są właśnie pozostałości z tej ściany chyba. Trzeba ostrożnie. No, szkło to pole minowe. No. No, tu się, jakieś dzieci. O. Po raz kolejny dzisiaj mamy... mamy przyjaciół tutaj, którzy zwiedzają też ten obiekt. Wcześniej już myśmy też spotkali inną grupę. No. Witamy. Witamy. Nagrywają? No, tak. nagrywają. Tak. No to idealnie. Pozdrawiam. Dzięki, wzajemnie. Mr. Darkness. Jak? Mr. Darkness, czekaj, pokażę ci. No. No i proszę bardzo. Mr. Darkness. Jakby co, to was nie nagrywam. Możecie. Jak zwiedzanie? No fajnie ci powiem. Byliśmy wszędzie praktycznie. Ty też? No. W tych budynkach. Jak pisz to na YouTube'a? A byliśmy na się tym. Robi. Chcieliśmy na dach wejść, ale. Nie można, nie. No nie można, właśnie. Tam czujnik jest. No. Ale wejście jest normalnie, nie? Możesz wejść. Bo kiedyś się nie dało, ale teraz już wejdziesz normalnie. Bo wywalili z to co? No. Może teraz tu rumna znalazł w piwnicy. Kiedy? Musimy ją otworzyć. Jakoś nie ma 4 dni jej. Temu. Nie ma tam jej. Jestem ciekawa, co tam jest. Dark? Yes. I stół do krojenia ciała nawet chyba. No, były no. Byliśmy tam właśnie przed chwilą akurat. Idziemy to jeszcze dookoła tylko nagrać i... Bo już wszystko mamy nagrane, nie? Darmowa subskrypcja. No widzisz. Nawet mieliśmy okazję na wypromowanie kanału. Człowieku. Spotkaliśmy fanów na naszej drodze. Dokładnie. O, i tu jest właśnie ta klatka sodowa cała. Tu byśmy musieli z nich zbiegać. No. Ale tam w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale tam były dwie klatki sodowa i właśnie ta i, tam i jeszcze taka tam... inna, no. No. Ta taka jakby, taka to tak naokoło się taka schodziło. Spirala, no. To widziałem, no. No, a tu była właśnie główna brama wjazdowa do tego szpitala. Tutaj będzie główne wejście do tego. To jeszcze wam możemy pokazać.